Kruszce biznesu wręczono tym razem nietypowo, nie w plenerach Pałacu w Brynku i nie w sierpniu. Stało się to w Operze Śląskiej w Bytomiu, podczas koncertu z okazji 25-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Dzisiaj rozdaliśmy 4 nagrody izbowe, 4 kruszce, jeden kruszec z biznesu z diamentem oraz jedna nagroda samorządowa, nagroda dla najlepszej firmy gminy Świerklaniec oraz 2 odznaczenia dla najlepszych pracowników za wieloletnią służbę, złoty medal złoty i srebrny medal. Uhonorowani przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami za długoletnią służbę to pracownicy Chemetu. Złotym medalem odznaczony został Krystian Winszczyk, a medalem srebrnym Katarzyna Głowik-Łazarczyk. Kruszec biznesu za usługę roku otrzymała firma GTL Service. Od 2 lat świadczymy usługę bardzo specyficzną, która jest wymagana na najwyższym poziomie, czyli sprzątanie, utrzymanie czystości na pokładach samolotów. W tym celu uzyskaliśmy certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie którego możemy taką usługę realizować. Od 2 lat ją realizowaliśmy do tej pory dla samolotów linii czarterowych, natomiast w chwili obecnej podpisujemy umowę z linią lotniczą Ryanair i rozpoczynamy świadczenie usługi właśnie dla tego dużego przewoźnika. Jest to usługa, która wymaga szybkości działania w czasie, gdy samolot ląduje przed kolejnym startem, jak i precyzji w czasie tak zwanego nocowania samolotu podczas jego pobytu w godzinach nocnych na lotnisku. Kruszec biznesu za inwestycję trafił w ręce prezes Marty Bis, reprezentującej przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Tarnowskich Górach. Nagrodę otrzymała nasza inwestycja na oczyszczalni leśna. Inwestycja polegała na dostosowaniu naszej oczyszczalni starej i już troszkę wysłużonej do nowej dyrektywy unijnej, tak zwanej dyrektywy biogenowej 271, czyli skuteczne oczyszczanie biogenów. Na czym polegała? Polegała na tym, że wzbogaciliśmy proces technologiczny znacząco, unowocześniliśmy go, dlatego tutaj mamy innowacje. Natomiast naszym celem było, aby ta inwestycja nie była zbyt droga, aby była skuteczna, bardzo łatwa do obsługi, z bardzo dobrym monitoringiem jej funkcjonowania, czyli łatwym zarządzaniem już nowoczesnymi metodami. Koszt modernizacji to jest ponad 7 milionów złotych. Kruszec biznesu dla firmy roku otrzymał Elektromont. Dyplom i statuetkę odebrał prezes Leszek Gorol. Firma się zajmuje generalnie elektroenergetyką, czyli szerokim tego znaczeniu wszystkimi pracami związanymi z elektrycznością. Tak? Poprzez instalacje w mieszkaniach, poprzez instalacje przemysłowe, no i takie ciężką energetykę, w której się dzisiaj bardzo mocno specjalizujemy i w której tutaj no, już te parę dziesiąt lat przede wszystkim istniejemy i tam rozwijamy się. To mianowicie taka ciężka elektroenergetyka związana z budową sieci, kabli, remontami sieci dla zakładów energetycznych. Poza tym jest jeszcze jedna gałąź taka, która jest związana z telekomunikacją, ale z tą telekomunikacją mobilną. Najwyższą formą wyróżnienia jest kruszec biznesu z diamentem. Tego wieczoru okazję podziękować za niego miał Henryk Dolewka, prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Bytomiu. Prowadzimy dużo projektów inwestycyjnych, poprawiamy infrastrukturę, prowadzimy politykę innowacyjną w zakresie nowoczesnych rozwiązań. Cały czas rozbudowujemy sieci ciepłownicze, węzły, oczywiście przyczyniając się do likwidacji niskiej emisji poprzez systematyczne przyłączanie nowych budynków, nowych obiektów, które do tej pory były opalane paliwem stałym. Grację biznesu przyznawaną świerklanieckim przedsiębiorcom wójt Marek Cyl wręczył Adamowi Śpiewakowi, właścicielowi galerii malarstwa.pl z Orzecha. Można powiedzieć, jest to taki artystyczny ambasador gminy Świerklaniec, który łączy działalność komercyjną, działalność przedsiębiorcy z czymś, co jest piękne, co jest sztuką. Firma zajmuje się malarstwem, tak zwanym sztalugowym. Malujemy obrazy i sprzedajemy na rynku polskim oraz rynkach Unii Europejskiej. I uważam, że jest trudniej niż było jeszcze przed laty.
konkurencja oczywiście jest olbrzymia, szczególnie na terenie Unii Europejskiej. My robimy wszystko, żeby być tam zauważeni z sporym sukcesem. Zapowiada się na to, że organizacja koncertów w Operze Śląskiej wejdzie na stałe w program działalności Izby. Każde spotkanie ma troszkę inną formułę. Gala letnia jest z racji tego, że jest plenerowa, jest może troszkę bardziej swobodniejsza. Tu jest bardziej uroczyście. Natomiast, jak też Państwo zauważyli, staramy się unikać takiej koturnowości, żeby pokazać też tych przedsiębiorców od takiej ludzkiej strony. Może to jest też kwestia tego mojego wieku, że ja też mam troszkę takie podejście bardziej, nie zawaham się użyć tego słowa, rock'n'rollowe do prowadzenia biznesu i do po prostu naszej społeczności przedsiębiorców, ale żeby pokazać, że jesteśmy też normalnymi ludźmi, jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo mocno zakorzenieni w naszym tarnogórskim świecie, znamy wszystkie problemy, ale potrafimy się też cieszyć kulturą wysoką, ale w takim naprawdę naszej familijnej atmosferze. Niewykluczone, że poważne zmiany będą dotyczyły także gali letniej IPH. To, czy gala letnia odbędzie się w Brynku, to jeszcze nie jest postanowione. Bardzo by mi zależało, żeby też z racji tego, że Izba obejmuje swoim zasięgiem też teren tak zwanego Białego Śląska, czyli powiatu lublinieckiego, żeby gala tegoroczna odbyła się właśnie gdzieś w powiecie lublinieckim. Idealnym miejscem byłby Koszęcin, park i pałac w Koszęcinie.